Siemano, siemano! Witam w Dzień Samotnych! Jak czujecie się samotni, to instalujcie Tindera i po sprawie! Nazywam się Bill de Bilazio i zapraszam Was na 29 lipca na kanale Co się stało? Obchodzimy również Dzień Tygrysa. Pozdro Tiger Woods! Jak chcesz być jak legendarny golfista, to sprawdź, co ma dla Ciebie Allegro. Z tym sprzętem na pewno trochę nauczysz się grać. Będziesz jak Tiger Woods albo Tiger Bonzo. Wszystko zależy od Ciebie. Dziwmieniny obchodzą. Beatrycze, Ciszpisława, Prosper, Prospera, Rufin, Serapia oraz reżyser ostatniej dobrej polskiej komedii, czyli Olaf. Zacznijmy od wydarzeń z Polski. W 1423 roku król Władysław II Jagiełło nadał prawa miejskie Łodzi. Był to wielki władca, ale jak widać, nawet on popełnia kardynalne błędy. W 1938 roku założono Związek Kynologiczny w Polsce. Związek Frajerów, czyli wielbicieli psów. W 1989 roku Mieczysław Rakowski został pierwszym sekretarzem KCPZPR. Nazwisko pasuje tu idealnie, bo tacy jak on zżerali nasz kraj przez wiele, wiele lat. A przerzuty po nich mamy do dzisiaj. W 1998 roku Prząśniczka została oficjalnym hejnałem Łodzi, zaś oficjalnym hymnem jest piosenka To ja złodziej zespołu Dżem. To ja złodziej, to ja... Przejdźmy do zagranicznej jatki. W 1586 roku założono Tiumeń, pierwsze rosyjskie miasto na Syberii, czyli rosyjskie Suwałki. W 1830 roku w wyniku rewolucji lipcowej abdykował król Francji Karol X Bourbon. Nie kojarzę tej mordeczki, jedyny Bourbon, jaki znam, to ten, który spotykam w weekendy nad Wisłą. W 1958 roku w Waszyngtonie założono NASA, czyli tę bandę oszustów, którzy mówili nam, że wylądowali na Księżycu. Pamiętajcie, Ziemia jest płaska jak plecy Barto. W 1981 roku następca tronu w Wielkiej Brytanii, książę Karol, poślubił Lady Dianę Spencer. Był to również dzień, kiedy Diana wydała na siebie wyrok. W 2016 roku Afganistan został 164 członkiem jakiejś tam organizacji handlu. Nic dziwnego, mają podobno świetną heroinę. Czas na przegląd zerwanych z pępowiny. W 1883 roku urodził się Benito Mussolini, włoski dziennikarz, polityk, premier Włoch i przywódca. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie faszysta, no. Od dziennikarza do zbrodniarza, no więc uważajcie, kogo propsujecie na Twitterze. W 1965 roku Paweł Wilczak, polski aktor. Tak mocno zawisła nad nim rola serialowego Tomka z Kasi Tomek, że poślubił Kasię. W 1990 roku Taco Hemingway, polski raper. Najlepszego taco. Wszystko ci się udaje, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Nawet cycki cię urosły. A kto zmarł pod koniec lipca? W 1694 roku odszedł Safi II, szach Persji. Serce zrobiło mu szachmat. W 1890 roku Vincent van Gogh, holenderski malarz, zmarł z uśmiechem od ucha do... W 1983 roku Luis Buñuel, hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy. Mówił, że dzięki Bogu jest ateistą. Byłby z niego niezły copywriter. W 1988 roku Czesław Ciupa, polski piłkarz. Co tam Czesiek? Jak Ciupa, to tylko Ola. W 2001 roku Edward Gierek, polski polityk, sekretarz KCPZPR. Szybko trafił do piekła, ponieważ pochowano go w Sosnowcu. A jest to chyba najkrótsza droga tam. I to wszystko na dzisiaj, kochane świry. Zbierajcie siły przed poniedziałkiem. Już jutro Człowiek Warga opowie Wam o przyjaźni i o brzydkich żonach. Hello!